Hej, hej. W dzisiejszym materiale zajmiemy się wyczyszczeniem rekuperatora. Sorry, że tak spalucha. Sprawdzenie, w jakim stanie są filtry, ponieważ od roku, w sumie od momentu instalacji, nic nie było z nim robione, nic serwisowane, cały czas pracuje. Oraz wyczyścimy prefiltr, który jest na czerpni. Filtry w nim. Dołożymy lampę UV na czerpni przed pierwszym filtrem. Jeszcze zobaczymy, jak to rozwiązać. Jest to taka lampa tymczasowa, ponieważ pewna firma na moje zlecenie przygotowała dla nas boksa, którego będziemy zapinać tu w tym miejscu na czerpni, ale wymaga to skrócenia rur i zainstalowania całej elektroniki do sterowania. Ale to już w innym materiale. Dziś tylko czyszczenie. Zobaczymy, jak to bardzo jest wszystko zawalone brudem. Jeśli chodzi o sam prefiltr, ja doizolowałem go matą kauczukową. To jest chyba ta najcieńsza trójka. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ były duże różnice temperatur i w zimie po prostu tu na ziemi była kałuża wody, ponieważ, że tak powiem, woda się kondensowała, czyli zimno wchodziło czerpnią, tu się ogrzewało, bo tu to było cieplejsze, teoretycznie tu się schładzało, a że w piwnicy jest cieplej, osadzała się woda, co spowodowało, że przykładowo te metalowe elementy zakorodowały. Spróbujemy to teraz otworzyć i zobaczyć, co tam jest. A przypuszczam, że tam może być magia. Magia chwili. Między innymi na pewno jest tam brud z wszystkich prac zewnętrznych, ale zobaczymy to w takim realu. Ja też tego nie widziałem, więc co tam mamy? Ja pierdzielę. Mamy wszystko. Mamy bardzo dużo brudu. Kłaki, kokołaki. No to ja szykuję odkurzacz i zaraz wam pokażę. Odpaliłem latarkę, żeby coś więcej pokazać. Rozebrałem już obudowę przednią z rekuperatora. No mamy tu troszkę brudku gdzieś na nieszczelnościach, który sobie przedmuchał między filtrami. Jeśli chodzi tutaj o komorę, gdzie jest wymiana, gdzie jest skraplanie, widzimy, że jest jakiś nalot pleśni. To jest prawdopodobnie spowodowane tym, że tu skrapla się woda, dużej ilości wody, ale nie ma się co tym przejmować pleśnią w tym miejscu, ze względu na to, że jest to wyrzutnia, czyli miejsce, gdzie jest wyrzucane powietrze na zewnątrz, czyli to jest to. Sorry, że tak paluchem, ale przepiłem gdzieś mój długopis, który służył mi za wskaźnik. Wyciągłem też cały prefiltr. Zobaczcie, jest to troszkę zarośnięty. Ja go po prostu dziś tylko wyodkurzam. I wszystkie te kokołaki, które tu powstały, a jest ich dość dużo, taka pajęczynka, w ogóle tu sobie, że tak powiem, nie wiem, czy widać, jest pajęczynka, jakiś pajączek sobie zamieszkał w moim rekuperatorze. No w sumie dobrze, przynajmniej zamieszkały obiekt. Jeśli chodzi o sam filtr, nie ma tu jakoś dużo brudu w środku. Myślałem, że będzie tego więcej, ponieważ nawet prace ziemne były robione obok czerpni. Zapomniałem wtedy wyłączyć rekuperator. Raczej myślałem, że wyłączyłem z apki, którą sam budowałem. No, ale nie wyszło. No więc ja zaraz wyodkurzam to. Wyodkurzam te filtry. Zobaczymy też, czy coś się poprawi. No, w każdym bądź razie muszę zamówić materiał, żeby te filtry zrobić samemu. Zobaczmy, jak wygląda filtr od strony domu, czyli to jest powietrze zasysane z domu. No, jakoś mega brudny nie jest. A, już go nie włożę jedną ręką. Dobra, to ten będzie od domu, a to mamy filtr z czerpni, czyli powietrza zasysanego z dworu. Tu pewnie będzie coś więcej. No, tu mamy troszkę więcej brudku. Ja się zabieram za odkurzanie.
i zaraz do Was wracam już z wyczyszczonymi wkładami. To miejsce powstania na wyrzutni, tam gdzie jest odpływ pleśniaka. Spryskałem super preparatem bakteriobójczym. Jest to alkohol etylowy, metylowy, ten taki do czyszczenia elektroniki, wymieszany z płynem do mycia naczyń. Zostawiłem to na pół godzinki. Później delikatnie znowu naniosłem płyn do mycia naczyń, poruszałem pędzelkiem. Teraz spłuczę tylko to, a tak naprawdę dokładne czyszczenie będę robił przy wymianie filtrów. Całe to miejsce mam podłączone do odpływu, do kanalizacji. Leci sobie rurkami przez całą piwnicę. Rurki są w niektórych miejscach wyżej, żeby tworzył się syfon, ale to i tak nie ma wpływu na... O! Pająk po alkoholu. No i jakoś sobie żyje. I pewnie tą rurką pewnie też wszedł. No ale to już to mniejsza z tym. Chyba, że rekuperacją przeszedł. No ja zabieram się za składanie filtrów i montowanie lampy UV. Zaraz Wam pokażę. Zresztą mogę pokazać Wam już teraz. Jest to lampa tego typu, rurowa. 13-watowa. Na razie na Jana włożymy ją tutaj przed filtr. Zobaczymy, jak przewód poprowadzić, a docelowo będziecie to już widzieć w kolejnym filmie w innym miejscu. No to filterki założone. Lampę UV włożyłem w to miejsce, do rury, gdzie jest czerpnia powietrza z zewnątrz, z całego GWC. Dlaczego tak na Jana do rury? No nie mam za bardzo czasu, żeby na chwilę obecną ściągać całe ocieplenie, całą izolację i montować tego boksa. Więc chwilowo chcę zobaczyć, jak to będzie latało na jednej lampie. Docelowo w tym boksie będą dwie lampy, więc ogarłem sobie 13-watową UVC. Podkreślam, UVC to jest lampa bakteriobójcza. Czy jakoś tak, dam Wam linka w opisie dokładnie, o co chodzi ze światłem UVC. Mało jest w Polsce rekuperatorów z tego typu rozwiązaniem. Przez to zdecydowałem się na budowę tego w swoim zakresie. Tym bardziej, że no wiadomo, różnym powietrzem możemy oddychać w różnych lokalizacjach, więc lepiej jak cała flora bakteryjna tego powietrza przed wejściem na filtrację, tą taką główną, zostanie wybita. Ja teraz odpalę, jak to wygląda. Jest światełko, widać, że UVC działa. Nie ma no tu żadnej rewizji, w tamtym boksie jest rewizja, czy lampa działa, czy lampy działają. I to by było na tyle. Ale mam jeszcze do Was pytanie, do wszystkich, którzy są zainteresowani rekuperacją i tematami GWC. Tutaj będę miał zainstalowany ten boks z dwoma lampami rurowymi UVC i zastanawiam się, czy nie przygotować tutaj portu, który będzie na stałe wpięty do jakiegoś tam systemu płukania GWC, bo jak widzicie, za oknem rura z GWC wystaje, i poprowadzić przewody, jakąś mikrorurkę. No trudno mi powiedzieć, może Wy mi coś w komentarzu doradzicie, ze zraszaczami przez całą drogę, czyli wepchać do tego kanału, który, podkreślam, cała rura jest pokryta warstwą bakteriobójczą. I teraz pytanie, czy od czasu do czasu nie zbudować automatyki, która pod naszą nieobecność w domu wtryśnie przykładowo alkohol i odpali bypass, żeby przewietrzyć tą rurę. Inaczej, wtryśnie alkohol, odczeka jakieś 10 minut, przepłucze wodą, bo oczywiście ta rura ma swoje odprowadzenie wody i, że tak powiem, przedmucha, wysuszy i jest to taki dodatkowy system, który będzie dbał o czystość tej rury. W moich testach warstwa bakteriobójcza, no nie udało mi się na tej warstwie wyhodować pleśniaka,
Dopiero gdy nałożyłem, że tak powiem, pożywkę, tak konkretną grubość, to na pożywce wyrosły pieczarki, że tak powiem brzydko. Raczej pokazała się pleśń. No, bez pożywki nie udało mi się wyhodować, mimo tego, że brudziłem rurę i różne rzeczy z tą warstwą próbowałem robić. Na ten moment byłoby to wszystko. Jeśli podoba Wam się to, co robię, a nie macie do mnie żadnych pytań, nie chcecie napisać komentarza, pamiętajcie o tym, żeby dać uśmiech w komentarzu. Nie wymaga to od Was dużo. Ja Wam uśmiechem odpowiem i dzięki temu wzrastają zasięgi. Motywuje mnie to do pracy i mogę tworzyć więcej takich filmów. Jeśli chcielibyście coś konkretnego zobaczyć odnośnie tego rekuperatora, dajcie znać w komentarzu, na pewno nagram, na pewno Wam odpowiem. Tak naprawdę spisuję wszystkie Wasze pytania i jest ich już naprawdę dużo, na które nie udało mi się gdzieś tam odpowiedzieć w komentarzu, bo jednak lepiej jest nagrać film i pokazać niektóre rzeczy. Myślę, że w ciągu miesiąca, może dwóch, stworzę taki film z odpowiedziami na te konkretne komentarze. I myślę, że rozjaśnię wiele sytuacji. Bardzo często pytacie mnie, dlaczego wybrałem takie rozwiązanie, ponieważ jest tańsze, nie? Już Wam mówię, nie znalazłem w Polsce, w sumie znalazłem, tylko że cena mnie odstraszała. Nie znalazłem rekuperatora, który by spełniał wszystkie moje oczekiwania. Przede wszystkim dawał mi możliwości rozbudowy. Z tego tytułu też wybrałem Oczy Ozon. Ta firma nie jest żadnym moim sponsorem, nie mam z tego tytułu zareklamowanie ich żadnej kasy, praktycznie niczego, ale ze względu na to, że z panem Piotrem dużo przegadaliśmy przez telefon i dużo rozwiązań, które ja chcę jeszcze w przyszłości tu wprowadzić, to praktycznie modyfikacja całego rurowania, dołożenie zaworów, tak jak są tutaj, przepraszam, zaworów, przepustnic, czy dołożenie przykładowo, tak jak tu jest przepustnica. Praktycznie wszystko mogę zrobić sam. Jeśli chodzi o elektronikę, to za niedługo elektronika z kokpitu. Kokpit, czy jakoś tak się nazywa ta elektronika, która siedzi tu w tym boksie, wylatuje, ponieważ nie jestem z niej zadowolony, nie mogę ją spiąć z automatyką. Nie mogę. Firma też nie odpowiada na moje maile, jeśli chodzi o jakąś integrację po API, żeby to z automatyką pospinać. Więc będę wykonywał swój sterownik. Co za tym idzie, potrzebowałem takiego dodatkowego wymuszania wietrzenia, przykładowo po kąpieli. Czyli rekuperator chodzi sobie tam według jakiegoś harmonogramu, a ja potrzebowałem po kąpieli, gdy jest para w łazienkach, przede wszystkim przeszkadzało mi to w zimie, bo w zimie jeszcze dom był nieocieplony, dochodziło do przemarzania ścian i kondensowała się para przy oknach, więc potrzebowałem szybko przewietrzyć. No niestety podchodzić do rekuperatora nie zawsze to się pamiętało o tym, więc dołożyłem, może pokazywałem, taki wentylator, który nie ma nic wspólnego z tą automatyką. Steruje nim inteligentny dom i na podstawie wilgotności w łazienkach czy w kuchni odpala sobie albo drugi bieg, przepraszam, albo pierwszy bieg, albo drugi. Myślałem, że ten trzeci będzie za duży, ale przyszłościowo przepnę kable, że będzie drugi bieg i trzeci bieg. Z tego pierwszego nie będziemy korzystać, bo jest to za mały, wystarcza rekuperator. No ale to już przyszłościowo będę przerabiał, jak zainstaluję w końcu główną skrzynię taką rozdzielczą, gdzie część automatyki, która jest rozproszona po domu, uda mi się upchać. I to już przyszłościowo. No, a Was zapraszam na subskrybowanie kanału, polubienie i do następnego razu. Hej, hej!